Cześć, z tej strony Grzesiek, SP8GB. Zmontowałem ten konwerter, lecz tam nie poszło z uruchomieniem go w poprzednim filmie. Także już uruchomiłem, wiem o co chodzi dokładnie. Także pokażę Wam jak to działa, jak to podłączyć. Jak to ma być podłączone. U mnie tak. No to wiadomo, tutaj do tunera. Tutaj gdzie tuner DVB-T, to wtykamy tuner, tu gdzie USB-PC, no to damy kabel do PC. Tutaj antena DVB-T, czyli będzie chodziło o to, żeby tą antenę podłączyć tutaj. Ja mam to zrobione w ten sposób. Tutaj przejścióweczka, przez przejścióweczkę, niestety u mnie tak. I kabelkiem po prostu podpięte do BNC. Ale jak ktoś tam no, nie ma takich przejściówek, tutaj do odsłuchu nie przeszkadza to, że to jest tyle przejściówek. Jak ktoś nie ma, no to może po prostu tą antenkę oryginalną wziąć i obciąć jej kabel i tutaj dołączyć z tunera, tam wlutować się zamiast tej wtyczki na przykład, można się wpiąć i taki kabelek zrobić, lub jak tam kto woli. Cóż, tutaj antenę mam podłączoną zewnętrzną, to jest antena inverted V na 80 metrów. I też tutaj na OC1 mam, ale to przejścióweczką na BNC. Także stwierdziłem, że tak będzie łatwo dla mnie, nie będzie tutaj z płytki się mi nic wyrywało. Jakbym tam polutował kable, to sobie zrobiłem na przejściówkach. No i tutaj wiadomo, kabelek USB. Kabelek USB wtykam do komputera. Zaczyna świecić, komputer wykrył. Także jak to teraz skonfigurować w komputerze? Mam tu włączony program SDR Sharp, który będzie skonfigurowany, żeby odbierał stację KF. Cóż tu zrobić? Uruchamiamy. Działa. Działa. W opcji tutaj Shift musimy wpisać to, co mamy napisane na tym tutaj kwarcu, co jest w tym, na tym generatorze kwarcowym. Czyli 64 miliony, tak jakby megaherców, tak? W hercach to się wpisuje. Czyli wpiszemy sobie i musimy to zrobić na minus. Minus, nie wiem czy widać dobrze, widać, 64 i 60. I dajemy Enter. Automatycznie nam się to ze 145 zrobiło 81, więc zmieniło. Także jedziemy sobie teraz tak, jedziemy sobie... Możemy tutaj wejść, nawet tak wcześniej było tutaj powyżej 25, 24 chyba było, poniżej było głuche, a teraz już tutaj coś jest nawet na 18, tak. Jak to teraz zestroić, żeby to było dobrze, żeby to działało, bo to trzeba troszeczkę dostroić jeszcze, bo to wiadomo nie jest tak idealnie w 64 mega. Także zróbmy sobie tak. Tam koledzy podpowiedzieli mi, że trzeba zrobić po prostu radyjko polskie nasze na 225 na długich falach. O, sobie znaleźć te radyjko nasze, które ucieka tutaj troszeczkę nam. Które ucieka nam troszeczkę, ale nie możemy tu kliknąć w to, bo tak nam przeskakuje, tak? Czyli mamy krok duży. No to tutaj sobie zrobimy krok, step size, ja to sobie zmienię na 1 Hz. I teraz już możemy sobie jechać równiutko. Najeżdżamy sobie na te nasze radyjko, gdzie ono tutaj nadaje, tą niebieską kreską na widmie. I widzimy, że nam tutaj nadaje na 226792, czyli tak jakby troszeczkę ucieka. Czyli troszeczkę ucieka. Ja już to wcześniej sprawdziłem, że trzeba tutaj wpisać po prostu, tak jakby tutaj jest 1800 dalej, czyli tutaj trzeba wpisać 1000, powiedzmy 800, ale ja mam to sprawdzone, że tutaj trzeba wpisać nie tak 1750, sprawdziłem to już. Czyli 1750 tutaj wpisuję, daję Enter,
Zobaczmy teraz to radio nasze, jak ono działa, gdzie to jest. Gdzie to radio nasze uciekło. Nie wiem, co tu się stało. O. I teraz mamy tutaj, no powiedzmy tak, nie idealnie, ale zaraz pokażę dlaczego. Dlaczego tak jest? Dobra, jedźmy na KF. Zobaczmy, co się dzieje. Czy działa? Damy na 80 metrów, na 3,7. Na 3,7, jak widać, widmo tutaj szaleje. Spróbujemy znaleźć sobie coś. Zrobimy sobie wstęgę na dolną. I spróbujemy coś tutaj znaleźć. Powiększymy troszeczkę. O, słychać naszych tutaj. Tu możemy sobie dostroić, to jeszcze skorygować, ale najczęściej mi tutaj pasowało właśnie, że jak tam dałem 1750, to mi pasowało. No ja naszej przygody z Zemem nie zacząłem, aczkolwiek tu mam warunki, żeby cokolwiek zrobić. Najbardziej pasowało mi, że to było wtedy tak jakby tutaj ten częstotliwość była na górze taka równa. Jakby te 3-0 na końcu były. Próbujemy kołś. Także działa. Spróbujmy jeszcze. O, tutaj ładnie telegrafię widać. Posłuchamy. Zobaczmy jeszcze na 40 metrach, co słychać. Może być słabo tutaj, bo tutaj antena jest jakby na 80. Ale wydaje mi się, że tutaj gdzieś telegrafię słyszałem tam na początku pasma. No raczej tutaj to chyba słabo. Zależy pewnie o której godzinie. O, było coś tutaj. Nie, to nie było. Dobra, i na 14, na 20. Tutaj wydaje mi się, że też słyszałem. Raczej chyba telegrafię tylko. Może teraz akurat cisza. Dobra, wracamy tam na 3,5. Znaczy tak na 3,7, bo tam najczęściej rozmawiają. Więc jak widać, tutaj widmo szaleje. Można coś tam posłuchać. Coś tam słychać. Także jak widać, działa to bardzo dobrze. Także nawet na niebieskim można posłuchać KF-u. A zdecydowałem się na ten konwerter dlatego, że no chciałem kupić sobie lepszy SDR, ale no jedyne co to mógłbym kupić tak na chwilę obecną, no to tylko ten srebrny, tak? Ale no bałem się trafić na podróbkę, bo podobno są podróbki, na których jest napisane, że słyszy KF-y, a to nieprawda, jest to samo co w tym niebieskim środku. Po prostu lipa straszna, po prostu. Także wolałem dokupić konwerter do tego i pozostać przy niebieskim, więc działa to, zadowolony jestem z zakupu. Także pozdrawiam i zapraszam do oglądania moich filmów.
Nie zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału, zostawić dzwoneczek przy subskrypcji, łapkę w górę lub w dół, jak kto tam uważa. I cóż, oglądajcie filmy, coś ciekawego nadal będzie na pewno nagrywane. I do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć, z tej strony SP8GB.